Witam. Jest to całkiem inne niż zwyczajnie. Czuję się niekomfortowo, ale jednak będę próbował, bo jednak jest to coś, co będę chciał robić. Czyli filmy z kamerą, jeden na jeden. Patrzy się wam prosto w duszę i tak będą teraz w większości wyglądały filmy. Mam nadzieję, że wam się to spodoba, bo jak nie, to będzie trochę krucho, bo jednak będzie mi tak to wygodniej robić. Czekałem na moment, żeby wykupić właśnie sobie taką kamerę / aparat, żeby móc właśnie nagrywać siebie w dobrej jakości i zastąpić AMV-ki na dobre. Ale mniejsza o to, bo dzisiaj temat jest trochę inny. Powiem, będę szczery teraz, że wtedy trochę mi się znudziły. To nie jest coś, co ja szczególnie chcę co tydzień, co dwa robić na bieżąco. I dlatego jest to też problem i wchodzi mi to w drogę. No bo ja jestem człowiekiem wielkiej prokrastynacji. I jak mi się jedną rzecz nie chce, no to mi się... O, już nic nie zrobię. I problem jest taki, że nawet jak czasem chcę zrobić inny film, no to w drodze stoją chaptery, które są jakimś cudem teraz główną rzeczą na tym kanale, o którą każdy prosi, co jest dla mnie pozytywnie szokujące, powiedzmy, bo jak zacząłem robić oryginalnie te chaptery, to ja chciałem je robić i nikt ich nie oglądał, a teraz jest troszkę na odwrót. Więc jest to całkiem zabawna sytuacja, ale punkt jest taki, że w końcu mnie wzięło, żeby coś zrobić, i się zawiodłem po prostu. Zobaczycie nagrania, pierwsze nagrania, które były zrobione dzisiaj trochę wcześniej, i było to odniesienie do SBS-a tomu 105. Ponieważ no byłem podekscytowany, może w końcu coś zrobię, jakąś taką reakcję. Będę mógł po prostu na żywo zrobić reakcję moją do informacji, ale wielce się zawiodłem. Ponieważ informacje zawarte w SBS-ie 105 były cienkie. Zawiodłem się po prostu. Więc filmik wyszedł krótki, mało co powiedziałem od siebie, za bardzo nie można było nic z tym zrobić. Więc pojawił się jeszcze content z poprzednich SBS-ów, no bo trochę jednak ominąłem. Nie zapominajmy, nawet nie będę liczył, ale jeśli ktoś chce, to sobie może policzyć, kiedy ja ostatniego SBS-a robiłem, bo są jeszcze filmy na kanale, były tylko dwa filmy co do nowinek i to były dwa różne SBS-y i dalej już tego nie kontynuowałem. I teraz jest, powiedzmy, taki powrót tego i możliwe, że to teraz będzie taka regularna rzecz, bo wystarczy, że odpalę kamerę i zacznę do niej gadać i zacznę patrzeć na ekran, co oni tam wypisują w internecie, co ten Oda odpisuje tym swoim fanom. I będę mógł to w ten sposób robić, wykonywać i to będzie o wiele prostsze, bo nie będę potrzebował filerowego materiału wideo, czy tak w stylu AMV-ki, czy ciętego odcinka One Piece, tylko po prostu zacznę nagrywać i patrzeć w kamerę i będę do niej mówił. Sytuacja wygląda mianowicie. Ja w ogóle się nawet nie spisałem, opisując te SBS-y, więc uwzględnię tylko moje reakcje na każdą informację z tego najnowszego SBS-a, a teraz wam powiem dokładne informacje co do każdego i mam nadzieję, że to wam trochę objaśni. Więc na pierwszy ogień mamy drzewko rodzinne Zoro, które jest najciekawszym newsem tego SBS-a. I w skrócie mówiąc, zostały pokazane tylko dwa drzewka. Drzewko Kozaburo, czyli gościa, który stworzył Enme oraz Wado Ichimonji, i Zoro go spotkał w swoim flashbacku na Wano. No i jest jeszcze drzewko Zoro. I idzie to tak, że opisuje to trochę historię, że 55 lat temu 25 osób wyruszyło z Wano w podróż i dotarli na jakąś losową wyspę na East Blue, która była okupowana przez kryminalistów, czy tam piratów, czy tam bandytów. Więc oni ją uratowali i to właśnie 3 lata później powstała ta wioska. No i potem mamy drzewko rodzinne. Shimotsuki Kozaburo ożenił się z jakąś dziewczyną z wioski, która nie ma imienia, i urodził się Shimotsuki Koshiro, czyli ojciec Kuiny, który również wyszedł za osobę, która nie ma imienia, i miał córkę Kuinę, która potem dała Wado Ichimonji Zoro. No i potem mamy drzewko Zoro, w którym jest członek Shimotsuki, czyli jego babcia. Jego babcia jest Shimotsuki Furiko, która ożeniła szermierza z tej wioski, którą uratowali, który się nazywał Roronoa Pinzoro. Jak macie te imię, to Pin, P-I-N-y przed Zoro i macie Pinzoro. Genialne imię. Potem urodzili syna, Roronoa Arashi, który ożenił się z Terą, Tera, i to była córka kryminalisty. Niestety oboje rodzice Zoro nie żyją. Arashi zmarł w walce z piratami, a Tera zmarła od choroby. Ale zdążyli urodzić Zoro. Tylko zero informacji o tym mamy. Co pewnie powiem w nagraniu z wcześniejszej doby,
i to by podsumowywało informacje. No to jest pierwsza rzecz, którą tutaj widzimy. Ja to już widziałem wczoraj, bo mi wyskoczyło powiadomienie na Twitterze. Ja Twittera za bardzo nie używam, ale jakoś z jakimś cudem powiadomienia z OnePiece'ami przychodzą na telefon. Byłem szczerze zawiedziony, że Oda Tako wyjawił w SBS-ie drzewko rodzinne Zoro i dodatego nie jest jakoś super ciekawe. I dwie opcje były, albo Oda ukrywa jego rodziców, ponieważ albo są bardzo ważni, albo są bardzo nieważni. I to właśnie niestety była ta druga opcja, która jest mniej ciekawa. Co jest ciekawe, tak jak tutaj były wypisane w różnych przypadkach śmierci, czyli rodzice Zoro, tak, że już nie żyją, to na przykład dziadkowie nie byli spisani jako martwi specyficznie. Zwłaszcza Kozaburo, którego Zoro spotkał jak był młody, więc jest szansa, to już mogę tutaj, nie wiem po co tak teoretyzować, ale jest szansa, że dziadek Zoro dalej żyje, ale no wiadomo, nic by nie zrobił. No ale może zobaczymy go w jakimś flashbacku, może Zoro znał swojego dziadka, bo nie wiadomo w sumie jak długo znał swoich rodziców Zoro, ponieważ no powiedziane było, że zmarli, ale nie wiadomo było kiedy go zostawili. Bo i w której kolejności umarli, może Zoro dorósł z jednym rodzicem, bo pierwszy zginął, na przykład ojciec mu zginął zanim się jeszcze urodził. Więc takie detale tutaj są ominięte. I można by... Dobra, tutaj już bardzo naciągam. Ale no ja jeszcze chciałem zrobić drugą teorię o Aramaki, o Ryokugyu. Bo już jedną zrobiłem, ale ona była pełna dziur. I tam stwierdziłem, że Ryokugyu to jest Shimotsuki Ushimaru, co było trochę głupie. I moją drugą teorią było, że bardzo się wtedy każdy uwziął, łącznie ze mną, że Shimotsuki Ushimaru bardzo podobnie wygląda do Zoro, aż strasznie podobnie. Więc skoro nie jest jego ojcem, to może był jego dziadkiem. No to tutaj już było obalone, niestety. Ale jest szansa, moim zdaniem, że Roronoa Arashi to może być Aramaki. W sensie nie mówię, że tak musi być, ale po prostu ja trzymam tą nadzieję, no bo w sumie nic o nim nie wiadomo, może ta śmierć była tylko upozorowana, a może tylko się ludziom wydawało, że umarł, tak jak Sabo. Wiem, że to jest SBS i jak Oda tutaj coś powie, to tutaj jest tutaj prawdą, ale no kurde, chciałem tą teorię zrobić, a teraz nie mogę, no bo została mi obalona. Chciałem o tym zrobić drugą teorię i może ją dalej zrobię, kto wie, może to będzie takie naciągane, ale to tak dla zabawy. I tutaj nawet Oda daje takie wskazówki, może nie bardziej wskazówki, ale takie bardziej zagwozdki, że no, potwierdza, że Zoro jest z rodu Shimotsuki zrodzony. To oznacza, że faktycznie Ryuma jest jakimś tam dalekim przodkiem Ryumy. Dalej nie wiadomo, gdzie się Ushimaru wpasowuje w te drzewko, bo Oda go nie wpasował nigdzie. Jest tylko powiedziane, że Ushimaru jest przodkiem Ryumy, którego spotka Zoro. Więc na ten temat dużo nie wiadomo. Następnie mamy informację, nad którą nie będę długo się rozpowiadał. Tama, to tak naprawdę jest członek Kurozumi i pozwolę sobie z przeszłości wytłumaczyć, co o tym myślę. I to jest taka ciekawostka. W sumie tutaj dużo nie mam do powiedzenia na ten temat, ponieważ no w sumie to tutaj nie ma nic do powiedzenia za bardzo. No, Tama jest teraz potwierdzona jako członek Kurozumi, co jest całkiem ciekawe, ale tym samym całkiem... No okej. Okay. No spoko. Jakby dla mnie to nic nie zmienia osobiście. Można po prostu sobie teoretyzować, jak inni by zareagowali na tą informację, ale myślę, że byliby zszokowani. Może nawet by nie wierzyli, że taka miła osoba może być członkiem tego klanu, ale również to udowadnia w pewnym sensie, że eksterminacja tego klanu była bardzo zbędna, ponieważ no, to, że są członkami jakiegoś klanu, którego głowa próbowała zrobić coś bardzo złego, nie znaczy, że każda osoba w tym klanie będzie zła. Możliwe, że to chciał tutaj udowodnić Oda. Myślę, że to był taki po prostu losowy twist, który stworzył. Już z góry mówię. Wszystkie informacje w tym filmie z SBS-a 105, bo później będą jeszcze starsze SBS-y, tylko na ten moment, którym nagrywam i teraz mówię do mikrofonu, jeszcze ich nie przeczytałem. Mam nadzieję, że będą ciekawsze. W SBS-ie 105 już nic ciekawego się nie pojawi. Następny wątek to, czy Chopper potrafi wyleczyć owoce Smile? Nie może. To jest prosta piłka. Potem jest coś z brwiami Sanjiego. Jestem całkiem zawiedziony z tych newsów, ponieważ no albo powiedział coś, co dużo nie zmienia już w tym momencie, bo no na przykład rzeczy na Wano się już pokończyły, co z Tamą kompletnie nic nie wnosiło. I teraz znowu wątek z Sanji. To jest bardziej, bym powiedział, SBS dla ludzi, którzy za bardzo nie zwracają uwagi na to, co czytają, bo tutaj padło pytanie o brewkę Sanjiego.
która zmieniła kierunek podczas jego walki z Queenem. I no i to Oda wytłumaczył, powiedział po prostu to, co wiemy. To, co już nawet ja mówiłem. I to jest to, że przebudziły się jego po prostu moce, germy, przez to, że nadużywał tego egzoszkieletu. Nie egzoszkieletu, tylko Raitsutu. Ponieważ on do niego wcześniej nie miał dostępu. I dopiero jak zaczął go używać, to po jakimś czasie krótkim od jego użytku zaczęły się budzić w nim te moce. On go dopiero zaczął używać na Wano. I dopiero właśnie też na kulminacji Wano, podczas kiedy walczył z Kingiem, przebudziły mu się jego ten egzoszkielet i ta siła. I dlatego też mrewka mu się zmieniła. No, powiem szczerze, nie jestem super zaskoczony tym SBS-em. No, ale przejdźmy dalej. I to jest ostatni news. Nawet mi się nie chce go czytać. I ostatni wątek chciałbym trochę zaadresować, bo wyłączyłem nagrywanie i już mi się kompletnie nie chciało. I wątek dotyczy Kuroumy. Jeśli nie pamiętacie Kuroumy, to się wam nie dziwię, ale Kurouma to jest członek marynarki, który zajmuje się wewnętrznymi sprawami, takimi na przykład buntami albo podwójnymi agentami, z tego co się domyślam. Ma on przydomek Czarny Koń, tak jak admirałowie mają kolor zwierzę, to on też ma. I on też był bazowany na aktorze japońskim popularnym. I to tyle. Dlatego tak za bardzo nie chciałem tego czytać. Jakby ktoś się chciał wiedzieć, to aktor, na którym bazował Kurume, nazywa się Kobayashi Akira. I to tyle. Mam nadzieję, że następny ja będzie bardziej entuzjastyczny co do SBS-a. No i witam z powrotem. To już jest trzeci raz, trzeci raz już coś nagrywam do tego filmu i znowu inaczej, kurwa, wyglądam. Więc za to przepraszam. W przyszłości będzie trochę bardziej profesjonalnie wszystko rozporządzone. Pierwsze dwa fakty odnoszą się do Frankiego i jakby powiedzmy, że jest to całkiem chronologicznie wszystko pozbierane, więc najstarszy fakt, którego jeszcze nie pokryłem, taki ciekawszy, bo tam było kilka różnych rzeczy. Franki dalej ma włosy na rękach, o dziwo, co jest bardzo dziwne, ale nie będę się w to zagłębiał, a myślę, że nikt nie będzie się w to zagłębiał. Jest też pokazane, jak Franki śpi, ponieważ no ma jednak te wielkie kule jako bary i te wielkie, wielkie łapy, a jednak resztę ciała ma, powiedzmy, w miarę w normalnych wymiarach. I mamy już kolejny fakt co do Zoro. I pytanie padło takie, czy Nine Sword Style Ashura Bakkei Moja na Tawamurę, czyli technika użyta przez Zoro w chapterze 1010, czy odnosi się do Jigoku Bakkei Moja no Tawamurę? I Oda potwierdził, że tak. No i teraz wam szybko spróbuję sprostować, czym jest Jigoku Bakkei Moja no Tawamurę. I jest to powieść. Jest to powieść, która jest powiedziana oryginalnie przez tradycyjną japońską sztukę opowiadania historii o nazwie Rakugo. I wygląda ona tak, tutaj jest zdjęcie, czyli artysta, który tą sztukę opowiada. Jest to sztuka zazwyczaj komediowa w pewnym zakresie, jest z tego co się zorientowałem. I osoba, która Rakugo opowiada, czyli Rakugoka, tak się nazywają ci ludzie, Rakugoka, opowiada tą historię zawsze na siedząco i przez całą powieść nie wstaje. To teraz jak już wam sprostowałem, w jakim medium się znajduje ta powieść, to teraz wam wytłumaczę, czym jest ta powieść. I jest to opowieść o nazwie Jigoku Hakkei. A raczej powinno się czytać Jigoku Bakkei. I jest to po prostu powieść o piekle, jak wygląda piekło. Coś w tych klimatach. W tej historii protagonista umiera z powodu zjedzenia makreli, ponieważ dostał od niej zatrucia pokarmowego. No i w zaświatach ujrzał różne depikcje świata pośmiertnego z japońskich mitologii. W tej historii parę rzeczy się dzieje, on tam spotyka kogoś i różnych ludzi i widzi różne widoki, czyli Saino Kawara, czyli obszar u brzegu rzeki, który płynie między życiem a śmiercią, rzeka Sanzu, czyli japoński odpowiednik mitologicznej rzeki Styx, Rakudo, które się odnosi do buddyjskich sześciu światów. No i najważniejszym chyba faktem jest to, że w tej historii pojawia się Enma, czyli król piekieł, no i stąd się pewnie wzięła też nazwa, bo jest to jednak powiązanie do miecza Zoro, który również nosi nazwę Enma. Następnie mamy całkiem śmieszkowy wątek w SBS-ie, który stwierdziłem, że pokryję, bo czemu nie? Czyli top 5 najdłuższych nosów w One Piece. Ja zacząłem ten kanał od topek, więc myślę, że to jest bardzo dobry fakt, który można pokryć. O dziwo, na piątym miejscu jest Kaku, a na czwartym jest Usopp, czyli w top 5 długich nosów w One Piece Usopp jest tylko czwarty. Na trzecim miejscu za to jest Katarina Devon, na drugim jest Arlong, no i na pierwszym miejscu jako
długonosy czempion Vasco Shot. No i to by było na tyle. Oprócz jeszcze faktu, że nos Usopa ma długość 13 cm. Myślę, że to jest ważny fakt do uwzględnienia. I jak już jesteśmy przy temacie Usopa, mamy również personifikację jego broni, czyli czarnego kabuto oraz jego torby, którą zawsze ze sobą nosi, w której ma wszystkie swoje zasoby. I tak się one prezentują. Następnie Oda narysował część członków piratów Kida, potwierdził też, że ma ta załoga 31 członków. No i to są bardzo lekkie i szybkie szkice tych postaci oraz tutaj jeszcze jest z imionami. Będziecie widzieli screena, bo ja mam tutaj bez zangielszczonych imion, ja mam tylko tutaj japońskie na screenie. Następnie mamy dwa różne fakty o Tobiroppo, a dokładnie jak wyglądali jako dzieci. I teraz przejdę sobie po kolei o nich, ponieważ jest jeszcze co jest ich hobby. Na pierwszy ogień leci King, który nie ma tutaj żadnego hobby wypisanego, bo jest all-starem, a nie Tobiroppo. Aczkolwiek chciałbym zauważyć, że jego strój jest całkiem specyficzny i King wydaje się całkiem szczęśliwy, ma jeszcze ze sobą włócznie. To znaczy, że to jest jeszcze za czasów, kiedy na przykład możliwe, że mieszkał ze swoją rodziną, ze swoim klanem jako Lunarian, więc to budzi pytanie, czy oni dalej gdzieś żyją, czy tylko King został złapany, czy reszta została wybita. Jest jeszcze Queen oraz Jack obok niego. No i niżej jest Who's Who jako dziecko, tutaj wtedy jeszcze pewnie był trenowany do bycia w CP9 albo CP0 to było, ale chyba było CP9 i jego hobby to jest gra w karty, ale oczywiście ta strona kart hazardowa. Potem jest Sasaki i jego hobby, jak już dorósł, to było robienie sake. Następnie jest Black Maria, której hobby to boxing oraz uprawianie miłości. Page One oraz Ulti są też tutaj na dole i Page One lubi łowić ryby, a Ulti lubi tworzyć akcesoria oraz znęcać się nad swoim młodszym bratem. Drake'a nie ma na tym rysunku, ponieważ Oda już kiedyś Drake'a narysował, ale jego hobby to jest studiowanie astrofizyki, więc najambitniejszy chyba jest Drake z tej szóstki, jeśli chodzi o hobby. Kolejną ciekawą informacją jest to, że Oda ujawnił nam imiona CP0 tych, którzy byli na Wano. Ta czwórka, tutaj są ich zdjęcia i od lewej będę czytał ich imiona. Guernica, czyli ten, który się wrąbał pomiędzy walkę Luffy'ego i Kaido. Potem jest Joseph, Maha, którego imię było wcześniej znane, w mandze chyba padło. No i ostatni jest Gizmonda. Twarzy nigdy nie ujrzeliśmy i zapewne nigdy nie ujrzymy, ale ich imiona dostaliśmy. Następnie mamy kolejną antropomorfizację i tym razem jest to Zoro. No i on narysował jego kolczyki oraz jego haramaki. Jeśli nie wiecie, czym jest haramaki, to po prostu jest to ta zielona chusta, którą nosi wokół swojego brzucha. Ta czwórka urodziła się na wyspie South Blue, a Kid Killer przyjaźnił się od dzieciństwa. Kraj ten jest państwem niebędącym członkiem rządu, a gangi rządzą wyspą jak królowie. Każde z czterech miast na wyspie ma swój własny gang, a czterej szefowie to Kid, Killer, Wire i Heat. I każdego dnia dochodzi do ciągłych konfliktów. Pewnego dnia najlepsza przyjaciółka Kida została zabita przez największy gang w kraju, a nazywała się Victoria Shiruton Toruyonaika. Kid, który się wściekł, zjednoczył cztery grupy i pokonał największy gang w kraju. Powiedział, że nie chce żyć w tak wąskim świecie i został piratem ze swoimi złymi przyjaciółmi, a nazwa ich statku to Victoria Punk. No i to by było na tyle w tym omówieniu SPS-ów. Nie mam za bardzo nic więcej do powiedzenia, powiedziałem co chciałem w tamtych nagraniach początkowych o obecnym SBS-ie. Mogę tylko powiedzieć, że moje plany na przyszłość, no to wszystkie chaptery teraz będą z kamerką. Będzie się moja kamera pojawiała częściej też w innych filmach. No i to chyba tyle. Siema.